Hi guys, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj skompromituję się przed całym YouTube'em. A tak dokładniej będziemy czytać moje pamiętniki. Ja należałam do tych dziewczynek oczywiście, które pisały pamiętniki. Uważam, że to dosyć do mnie pasuje, w sensie jak na mnie spojrzycie, to po tej twarzy widać, że ja pisałam pamiętniki. Jak widzicie, Violetta, Monster High. Pewno tego było więcej w moim życiu, bo ja byłam osobą, która stwierdzała pewnego dnia, że zaczyna pisać pamiętnik i przestawała po dwóch dniach, więc takich zaczętych tutaj wyznań mam dużo, ale znalazłam tylko te cztery, ale nie bójcie się, tutaj mogą być niezłe smaczki, więc zaczynamy moją kompromitację. Nie czytałam tego wcześniej, nie otwierałam, po prostu przejrzałam, czy w ogóle w tych zeszytach coś jest. Nie mam, chciałabym powiedzieć, że nie mam pojęcia, co tam będzie, ale troszkę mam pojęcie, dlatego że ja od zawsze byłam bardzo kochliwą osobą, może nawet nie kochliwą, bo miałam jednego chłopaka w moim życiu, ale taką mantyczką, zawsze ktoś mi się musi podobać i tak było od zawsze. I na pewno poznacie tutaj takiego chłopaka w tych pamiętnikach, który mi się bardzo podobał i jestem pewna, że każda strona jest poświęcona mu chociaż odrobinę. Więc mam nadzieję, że tego nie ogląda. Naprawdę głęboko w to wierzę. Dobrze, więc zaczynamy od tej Violetty pięknej. Mamy tutaj quiz! O matko! Dajcie mi długopis, ja muszę go rozwiązać w tym momencie. Ja muszę rozwiązać ten quiz i zobaczyć, czy Olivia lat... Nie mam pojęcia, ile się zgadza ze mną. Znajdź swój ideał. Twoja ulubiona piosenka to romantyczna ballada czy energiczny kawałek do tańca? Chyba jednak bardziej wolę coś energicznego, więc zgadzamy się tutaj. U chłopców bardziej cenisz fajny wygląd, poczucie humoru. No teraz, jak jestem starsza, to jednak poczucie humoru, bo 19-letnia Oliwia już odkryła to, że zwykle ładne buźki mają mało do powiedzenia, więc poczucie humoru zdecydowanie. Chłopak powinien być inteligentny czy wysportowany? O, bardzo dobrze, Oliwia, inteligentny, w sensie sportowany też to jest cecha, na którą zwracam uwagę, no ale jednak inteligentny, I'm proud of you, bitch. Randka z twoich snów to spacer po plaży, impreza pod tyką. Że zaznaczyłam to, bo chciałam iść do klubu, ale nie, spacer po plaży, definitely. Ludzie w klubach, ja lubię chodzić do klubów, ale to nie jest miejsce na randkę, girl, oh no. A wiecie, ja chyba sobie wyobrażałam kluby nie tak, jak one wyglądają, w sensie nie tak, jak one wyglądają. Twój ideał jest tajemniczy i marzycielski, pewny siebie i wyluzowany. Yes, pewny siebie i wyluzowany. Ważony prezent od chłopaka to bukiet róż i olśniewający naszyjnik, piosenka, którą sam dla ciebie napisałam. I don't know. Po drugie jest słodkie, ale może wyjść cringe'ową. Ale ja lubię takie DIY prezenty, więc zaznaczymy drugie. I teraz podliczmy. Teraz mi wyszedł Thomas. Ja zawsze wolałam Leona. Uwaga! Pierwszy napisany tekst Oliwii. Czytam. Jestem Oliwia. Kocham śpiewać. Przepraszam, jeszcze nic nie było to cringe'owego, ale okej. Jestem Oliwia. Kocham śpiewać. Muzyka jest dla mnie wszystkim. W Kubie K. Każdy, kto teraz to ogląda z mojej podstawówki, wie, kim jest Kuba K. Pozdrawiam Kubę K. Ej, ale akurat chyba każdy w mojej podstawówce wiedział, kim ja się bujam. W sensie to było tak obvious, bo ja jestem taka od zawsze otwarta księga. Ale tak mogę teraz to po 9 czy tam 8 latach przyznać, że bardzo, bardzo mi się podobał wtedy Kuba K. Jest takie to jest żałosne. Wiedzą o tym 3 osoby. I don't think so, bitch. I don't think so. Jula. Dlatego, że ja w klasie miałam 3 Jule, więc to są 3 inne osoby. Nie, że ja 3 razy napisałam tą samą laskę. Ale on mnie wcale nie widzi. Co mam zrobić? Bitch, nie przejmuj się. Serio. No bym chciała ją teraz przytulić i powiedzieć, że to nie jest ważne. Miłostki. Naprawdę. Lubię Kubę. Okej, Oliwia, zrozumieliśmy, że lubisz Kubę, ale on mnie nie w taki sposób Jezu, przepraszam, nie umiem tego czytać normalnie. I kij tam, ale on mnie obraził, a to naprawdę boli. Ty masz farta, Viola, bo ty się wszystkim podobasz. Jeszcze smutną buźkę na... Ale bardzo podoba mi się zdanie i kij tam, slay. O matko, widzę wyjebane jego imię na pół strony. Uwaga, czytamy. W sobotę idę na premierę Violetty. Aż mam motylki w brzuchu. Teraz wam wytłumaczę, dlaczego ja tak piszę jak debil. Dlatego, że w serialu Violetta ona tak pisała, tak troszkę jak debil, w sensie aż mam motylki w brzuchu, nie mogę się doczekać, ale... I ja bardzo chciałam być jak ona, więc ja tak pisałam. Jula mówiła mi, że Kuba mnie nie lubi. Ale jak... Jeszcze raz. Jula mówiła mi, że Kuba mnie nie lubi.
Jula, słabo się zachowałaś, nie mówisz takich rzeczy koleżance. Ale jak to ja? Spytałam się go i to kłamstwo. Nie umiem strykać, ale slay. Jezu, jak ja ją kocham. Wiem, że to jestem ja, ale ona jest taka iconic. Tylko teraz mam trochę inne podejście do chłopaków. Wtedy byłam taka, a teraz mam takie. I to kłamstwo. Ale Jula jest spoko. Nie, Oliwia, Jula nie jest spoko, jeśli tak to robi. Nie mam pojęcia, o której Juli tu mówimy, ale that's not okay. To niemożliwe, żebym z nim chodziła, ale podoba mi się. Slay! Jest spoko, na premierce bomba i dziewczyna dostała kubek. To nie fair. To nie fair, bo ja go nie dostałam, okej. Okay. Ale no nic. Jakby co, to strona bez Kuby, to strona stracona. A Kubę kocham cały czas na inny sposób. Jest tak wstyd, bo to wygląda jak ja bym była jakaś crazy na jego punkcie. W sumie tak było. Ale ja już taka nie jestem jak coś. Proszę się nie bać ze mną umawiać. Thank you. Okej, więc to jest na tyle z tego pamiętnika. Lecimy dalej. Może weźmy ten z Monster High, dlatego że Monster High było... A może to było przed Violettą? Pamiętam, czy hype na Monster High był przed Violettą, czy po. Ale tu jest inny przedział wiekowy na pewno. Kurczę, szkoda, że nigdzie tu nie napisałam, ile mam lat. I tutaj jest wyżej pytanie, a co ty chciałabyś zmienić w swoim otoczeniu? Napisz o tym poniżej. Uwaga. Co Oliwia lat, nie wiem ile, chciała zmienić w swoim otoczeniu? Żeby ludzie nie palili, to jest obleśne, śmierdzące i fu. W sensie Oliwia dalej tak uważam, w sensie zdarzy mi się zapalić, ale... Obleśne, śmierdzące i fuuu. Jeszcze przeklinanie i dokuczanie, to, że jeszcze jest okropne. Cudowna składnia zdań. To nieładne. Potem jest nam bardzo przykro. I love you. Może z tym przeklinaniem nam nie wyszło, Oliwia, ale nie dokuczamy innym. Myślcie ludzie, ja też, ale wy też. O, jest data! Jest data! 30 kwietnia 2012, czyli ile ja miałam lat? To było 10 lat temu. Czyli miałam 9 lat. Drogi pamiętniku, no więc, powiem coś o sobie. Mam 9 lat, chodzę do drugiej klasy. Cute. Dobrze się uczę. Bardzo to podkreślić. Mam szczeniaka Pipka. O Jezu, Pipuś był szczeniakiem! A teraz leży na dole i sobie chrapie mój dziadek. Dziś jeszcze byłam w szkole i dostałam as plastyki. Brawo. Bo wiesz, moja mama jest przecudowna i mnie uczy, ale to męczące. No dobra, pa. Moja mama mnie uczy? W sensie, nie wiem, może chodziło mi o to, że mama mi pomogła przy lekcjach, bo moja mama mnie, nie wiem, nie uczyła. Nie miałam nauczania domowego. I don't know what you're talking about. Okej, okay, mamy 4 maja, no pewnie mi zajęło, żeby znowu się zebrać do tego pamiętnika. Drogi pamiętniku, sorry, że dawno nie pisałam. A, okej, okay, to wybaczamy. Bo wiesz, raz nie mogłam, raz zasnęłam, no i tak wyszło. No spoko, rozumiemy. No i wiesz co, byłam u kolegi. A powinnam być na angielskim. Mama powiedziała, że jestem chora. No super! Mamo! Dlaczego ja byłam u kolegi, a nie na angielskim? Pa! Jadę na rower z kolegą. Kolega to pewnie Kacper. Pozdrawiam Kacpra. Ale... Mamo? Czego byłam na rowerze z Kacprem, a nie w szkole? Sas. 5 maja. O! Następnego dnia udało mi się napisać. Więc siedziałam w domu do 12 i o 12 poszłam na scholkę. W ogóle iconic historia, że ja bardzo chciałam chodzić na scholkę, no bo lubiłam śpiewać. I na scholkę nie przyjmowali 9-latek takich małych jak ja. Bo wtedy się chyba tak nie umiało, wiecie, jak się ma 9 lat, to chyba nie umie się tak szybko czytać, że na przykład piosenki. I ja się nauczyłam wszystkich tych piosenek kościelnych na pamięć. I jak dziewczyny miały te swoje śpiewniki i czytały z tego, to ja umiałam to na pamięć. Dlatego mnie przyjęli. Uwaga, 16 czerwiec 2012, wtedy było euro. Ale czad! To ja! To mam dzisiaj grupa mecz Polska-Czechy. Okej, okay, Polska-Czechy grała mecz, rozumiem. Jak wygramy, to wyjdziemy z grupy. Powtarzaj za mną, wygramy mecz. Oliwia, od kiedy ty jesteś taką fanką? Chyba nie wygrzliśmy z tej grupy, z tego co wejdą, ale nie wiem. O, następna strona. Nie wygraliśmy, czyli nie wychodzimy z grupy. Podziwiam tych, co się cieszą, a nie wygrali naprawdę. Widziałam takich. No teraz idę do kościoła, a potem kto wie. Ej, ja nie wiem, o co mi chodzi. Matko jedyna! Mieliśmy kiedyś na polskim zadanie, żeby zrobić z kimś wywiad. I ja zrobiłam z moją mamą wywiad. I teraz słuchajcie tego. Wiesz co? Mieliśmy dziś za zadanie zrobić z kimś wywiad. I to zrobiłam. I mi się to bardzo spodobało. Będę chyba to robić codziennie. Nigdy już później tego nie zrobiłam. Może to moja druga. Pewnie miało być tutaj praca. A pierwsza to śpiewanie. Chyba nie, Oliwia. Ej, dobra, najpierw sobie ten pamiętnik, ale skleiłam się za wyznawaniem miłości. O, lecimy do następnego. O, matko. I love you, Jorge Blanco. Ej, uważam, że jest przystojny. Dawno nie robiliśmy quizu.
Więc zróbmy quiz. Gdy coś mi nie wychodzi, obwiniam siebie i długo rozmyślam o tym, co się wydarzyło. Czasami rzadko, nigdy, często, zawsze. Teraz staram się, żeby nie, więc weźmy rzadko. Kiedy mam kłopoty, wpadam w przygnębienie, a siła i chęć do działania nagle mnie opuszczają. Kiedy mam kłopoty? No, kiedy mam kłopoty, to próbuję ogarnąć, żeby ich nie mieć, więc rzadko. Moja pasja sprawia, że się relaksuję i zapominam o wszystkich kłopotach. Często, bo się relaksuję, ale czy zapominam o wszystkich kłopotach? Kiedy tylko mogę, odpuszczam wykonanie trudnych zadań z obawy przed porażką. Rzadko, rzadko. Uważam, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a w każdym wydarzeniu można odnaleźć dobre strony. Tak. No, jak słodko, że to zaznaczyłaś. Wpadnę w parapaty, robię sobie moje mocy i mobilizuję wszystkie siły, aby pokonać trudności. Raczej tak, a widzicie, się zmieniło, bo zaznaczyłam raczej nie. Raczej tak, definitely. Albo może nawet tak. No, tak, w ogóle tak. Mam wokół siebie mnóstwo wspaniałych osób, które zawsze potrafią wyciągnąć mnie z opresji. Tak. Dobra, ile ja mam punktów? Nikt nie radzi sobie z kłopotami równie dobrze jak ty. Jesteś pewna siebie i nawet w najtrudniejszych sytuacjach znajdujesz pozytywne strony. Nie boisz się żadnych wyzwań, stres wręcz dodaje ci skrzydeł. Tak, trzymaj. True. Stres dodaje mi skrzydeł, I don't think so, ale reszta true. Dobrze, koniec z tymi testami. Wyznania. Uwaga! Jezus, ja byłam szalona. Stawiam wam zdjęcie tej pięknej strony i przysięgam, że ja już tak nie robię. Wygląda jak jakiś witchcraft walony. O nie. Ma oczy jak piękna brązowa odchłań. What the fuck is piękna brązowa odchłań, Olivia? Lubię, gdy... Ogarnij się. Jest przy mnie, rozmawia ze mną, gdy gra w piłkę, lubię na to patrzeć. Olivia, ty byłaś into piłkarzykiem! Olivia, dużo się zmieniło przez te 8 lat. Bardzo dużo się zmieniło przez te 8 lat. O matko, Olivia sobie wymyśliła, że podoba się jej jeszcze jeden Kuba. Dawno dowiedziałam się czegoś interesującego. Podoba mi się Kubie P. Kuba P, daj znać, czy to prawda. To mój kolega, ale nie chcę z nim być. Nie podoba mi się. I nie wiem, jak mu odmówić. Nie musisz mu odmawiać, bo pewnie to była zwykła plotka. Dziwnie się czuję. I to będzie niezręczna sytuacja. Nie chcę tego. Czy nic się stało? Olivia już wymyśla, jak odmówić. Mam takim fajnym dzieckiem, tylko tą strefę miałam jakoś zaburzoną. Olivia, dobra rada. Z chłopaków lepszy jest Leon. Wiem, że trudno wybrać, ale Leon to chłopak dla ciebie. Trochę jest to podobne do mnie. Pokazane na dole. Wysunek na dole, jakby ktoś nie rozumiał. Wybór prosty, ale nie umiem odmówić. Jestem w kropce. Olivia! Nikt ci nic nie powiedział. Ty nie musisz nikomu odmawiać. Usłyszała pewnie od jakiejś koleżanki, która sobie wymyśliła, że się podoba w jakiemuś Kubie i ona się teraz rozmyśla na dwie strony, jak mu ma odmówić. Ale był super dzień. Omówiłam coś z dziewczynami. Mówiły mi, żebym mu odmówiła. Twarda. Twarda to taka ksywka takiej innej dziewczyny. Pokazywała, jak mam to zrobić. Ale łatwo mówić, trudno robić. Co ja mam zrobić? A, zapomniałabym. Może pójdę do aquaparku? Proszę, bliska. Water. I oczywiście strona przeznaczona dla wszyscy wiemy kogo. Siedzę z Kubą. Kubą, który mi się nie podobał. Tak dla rozjaśnienia. Spoko, śmieszny jest, ale nic, nawet słowa nie powiedział. Nie wiem, może zmienię zdanie. Albo się boi, lub to była zwykła plotka. W tą stronę bym szła, w tą stronę bym szła. Czasami się zastanawiam, czy ja się komuś podobam, ale bym chciała wiedzieć. Kochani, proszę mi napisać w komentarzu, czy ja się komuś podobam. Proszę dowartościować 11-letnią Oliwię. Ej, ja pamiętam, że to wtedy był taki wiek, 11 lat, że posiadanie chłopaka, podobanie się komuś, to jakby był cel życiowy. Jeśli to spełniłaś, to nie mogłaś być szczęśliwsza. Jestem zawiedziona swoją osobą, zawiedziona, że byłam tak obsessed na punkcie jednego chłopaka. Później historia się powtórzyła, ale najmniej w końcu nadszedł ten moment, kiedy Oliwia nauczyła się na błędach i wiem, że już nigdy w życiu nie będę tak obsesd na punkcie żadnego chłopaka, bo to do niczego nie prowadzi dobrego. Można być zakochanym, ale nie można być obsesd. I to jest nauka dzisiaj ode mnie. Dajcie znać, jak wam się oglądało taki odcinek. Czy takie wspominki to jest coś, co was interesuje, co się fajnie ogląda. Bo mam nagrać też odcinek z moimi zdjęciami z dzieciństwa, że przeglądam jakieś takie foldery rodzinne, ale aktualnie nie mogę znaleźć. Więc przy okazji możecie mi dać znać, czy warto szukać. I co? Mam nadzieję, że dużo osób, których wspominałam w tym pamiętnikach, a dokładnie jedna osoba tego nie ogląda. A jeśli tak, to jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Wpadajcie na moje social media, jeśli chcecie widzieć tą puśkę częściej. Bardzo wam dziękuję, że tu jesteście i widzimy się w środę i niedzielę o 18. Love you guys so much. Bye!